Co to? Biegniemy stąd! Aha, to ty wysyłałeś mi te wiadomości. Why don't you go? Nieznany numer. Cześć, Alisza, co tam u ciebie? Nieznany numer. Ale kto to jest? Dziwny. Nie będę odpowiadać. Nawet nie wiem, kto to jest. Dlaczego milczysz? Dlaczego milczysz? Dlaczego milczysz? Nieznany numer. Ale kto to jest? Boję się. Chyba muszę się schować. Ale kto to jest? Misza, to ty? Boję się. Misza, co się dzieje? Dlaczego tu siedzisz? Jakiś nieznany numer do mnie pisze. Boję się. Pokaż. Dlaczego milczysz? Dlaczego milczysz? Jeszcze coś pisał? Tak. Cześć, Aisza, co tam u ciebie? Dlaczego milczysz? Dlaczego milczysz? Ale może to ktoś znajomy, nie? Zaraz sprawdzimy, zaraz odpiszemy. Wiesz, co odpiszemy? Znamy się? Może się znacie? Już jest. Znamy się. Czekamy, może zaraz odpiszę. Nie bój się. Jest! Póki co nie, ale możesz zrobić kilka kroków do mnie. Otóż drzwi. Mamo! Mamo, boję się! Może tu jakiś złodziej! Będziemy otworzyć? Dajcie łapki w górę i szybko się dowiem, kto pisze te wiadomości. Bo przecież muszę się dowiedzieć. Napiszcie w komentarzach, kto to może być. Może wy wiecie. Zaraz sprawdzimy, może ktoś jest. Dziwne. Nikogo nie ma, wiesz? Bo otworzymy drzwi. Otwieramy. Nie ma nikogo. Mamo, zobacz kopertę. Boże, co tam jest? To były jakieś żarty, no nie? Tak. Jakieś straszne żarty. Zielona koperta. Zawsze podążaj za nią. Obserwuję cię. Dobra, nie bój się, nie bój się. Czytaj dalej. Jeszcze tam chyba coś jest, widzę. Kolejną wskazówkę znajdziesz w najstraszniejszym miejscu na twojej drodze powrotnej ze szkoły. Zawsze bałaś się tam wejść, ale chciałaś. Teraz jest ten czas. Idź tam. Jeszcze znasz takie miejsce? Znam, mamo. Ale tam nie pójdę. Wiesz, Iszy, ja też myślę, że nie ma sensu gdzieś iść. Nie wiadomo, kto to pisze w ogóle. No nie? Kolejna wiadomość! Dobra, zaraz przeczytamy. Wiem, że chcesz mnie poznać. No tak, chcę poznać. Chcę, bo boję się. Mamo, idziemy tam sprawdzić to miejsce? To jest blisko. Kolejna wiadomość. Jesteś na dobrej drodze. No tutaj. Dziwne, nie ma nikogo. Idę tam. Może znów będzie zielona koperta.
Uważaj, Isza. Ale dziwne miejsce. Co to? Mamo, spójrz, zielona kopeta. Biegniemy stąd. Co masz? Tak. Dobrze, biegniemy. Chyba tutaj jesteśmy bezpieczne. Dawaj, zobaczymy, co tam jest. Maja z nami. Maja, przyniosł. Co to? Jakiś kawałek. Dobra. Masz list? Tak. Szybka jesteś. W kopercie znajdziesz pierwszą część od całości. Wracaj szybko do domu. W twoim pokoju znajdziesz jeszcze jedną część. Po złodzieniu będziesz wiedziała, gdzie masz jechać. Śledzę cię. Dobra, czy tu jakaś literka P. Co to ma znaczyć? Mam gdzieś jechać? Ale to żart jakiś. Alisza, przecież tu jest napisane, że kolejna część jest w naszym domu. Biegniemy tam. Było napisane, że mam szukać w swoim pokoju. Gdzie to jest? Mam przeszukać cały pokój. Nic nie rozumiem już. No co, Isza, masz coś? Nie mam nic. Mam coś. 13 kwietnia, sobota, godzina 13. Kino Atlantik, ulica Chmielna, Warszawa. O co chodzi? Wiesz, ja już sama nie wiem. To już wygląda dziwnie, wiesz? Bardzo dziwnie. Kolejna wiadomość! Jedź tam! Co, mamy tam jechać do Warszawy? No bez żartów, nie wiemy nawet, kto to pisze. No Isza, jak myślisz, co robimy? Nie wiem, co mamy robić. Kolejna? Śledzę ciebie. Nie no, wiesz? Chyba jedziemy tam. Jedziemy? Naprawdę? No chyba tak, wiesz, Isza? Jedziemy, sprawdzimy, kto to jest. Tak, musimy. Co, Isza, jedziemy do Warszawy? Tak. Sami nie wiemy, czego szukamy. Wiesz, no może to będzie taka mała przygoda. No może. Znów nieznany numer. Kolejna koperta jest w pociągu. Otwórz stolik. Jaki jest ten stolik? Ten. Spróbuj, zobaczymy, co to jest. Znów jakaś wskazówka. Jeszcze chwilę i mnie poznasz. Jestem już blisko i czekam na ciebie. Może lepiej wracajmy do domu. Co robimy? Tu wiadomość. Masz adres? Jedź tam. Nie zrobię ci krzywdy. No widzisz, Isza, on chyba nie jest groźny. Może wracamy do domu lepiej. Nie, Isza, już zaraz wychodzimy, więc jeżeli jedziemy, to idziemy to sprawdzić wszystko. Może to w ogóle nie ma sensu? Nawet nie wiemy, kto pisze te wiadomości. Ale Isza, chyba chcesz się dowiedzieć, kto to jest, tak? No chcę. Wiadomość. Cały czas obserwuję cię. No i jak mam się nie bać? Spokojnie, że jestem przy tobie. Tak bardzo się. Może to nie idziemy. Ostatnia koperta jest przy wejściu. Idziemy tam. O, widzę ją. Złóż kawałki w całość. Pokaż przy wejściu. Czekam na ciebie. Wszystkie moje kawałki. To jest opuszczenie. To ja.
Praziobek. Praziobek? Kolejna wiadomość. Witaj w moim świecie. Ale narobił mi strachu. Wchodzimy tam. Wow, ile ludzi. Czy to pan grał Praziobka? Grałem Praziobka, czyli zobaczysz, będziesz oglądała tę bajkę i usłyszysz mój głos. Pana Gaska? A pamiętasz Mermana? Taką żyrafę? No to byłem też. A widziałaś auta na przykład? No to ja byłem Caesar McQueen. Wiesz? Gdzie jestem? Hej, hej, to ja, Praziomek. Witaj w moim świecie. Aha, to ty wysyłałeś mi te wiadomości. Tak, to ja. Jak mogę stąd wyjść? Musisz rozwiązać zagadkę, albo zostaniesz tu na zawsze. O nie! To słuchaj uważnie. Na pewno nie znasz odpowiedzi. Kraj ten słynie z hamburgerów, z coli oraz gór skalistych, z hollywoodzkich kaskaderów i z hawajskich plaż piaszczystych. W Dallas i na Manhattanie chmury drapacze niebo kłują. Odpowiedz mi na pytanie, gdzie te cuda się znajdują? Aha, to łatwe, Ameryka. Całe szczęście wróciłam. Uwaga, uwaga, spadła youtuberka. Gotowa? Karty? Wszystkie różne? Weź jedną, którą chcesz. Nie tą? Z tą nie wyjdzie. To ty masz wybrać na absolutnie, którą chcesz. Znaczy, kartek ja też nie przemyśl. Weź, którą chcesz. Super, weź, którą chcesz. Możesz wziąć, którą chcesz. Masz zmienić. Mhm. Śmiało, pokaż wszystkim, ja nie widzę karty. Aha, dobra. Już nie pokazuję. Jesteś ze mną, nie poszłaś? Dobrze. Chowaj. Połóż kartę. Perfekcyjnie. Teraz moim zadaniem będzie ją znaleźć. Gotowa? Potasuję. Jeszcze raz. I teraz jedna karta. Wyleci ze środka. A nie powiedziałem, że będzie twoja, no co? Patrzę bardziej na dziewiątkę. Widzisz dziewiątkę? Trząsnę w ten sposób i ona się po prostu zmieni na twoją kartę. Proszę, przynajmniej zaraz sprawdź. To ta karta? Ta? Chyba ta, prawda? Zobacz, jeżeli potrząsiesz sama, to ona się z powrotem zmieni. Potrząsie. Odwróć. To działa tylko raz. No chyba, że ja bym. Jesteś w szoku? No. Jesteś w szoku? Możemy na YouTube? No i co to było? Jak to? No nie wiem. Magia. Jak to? Tak? A? Jedno mam pytanie. Jak to się ma? Ale nikomu nie powiesz? Ale obiecujesz? Śpię nauką. Ja też chcę wiedzieć. Jak to nie ma magii? Kto ci to powiedział? Nie ma. A kto ci to powiedział? Sama powiedziałaś? Ile masz lat? 10. To co ty możesz powiedzieć, jak ja mam dużo więcej lat? Czy ci ktoś dorosły powiedział, że magii nie ma? Co? Czy ma sobie powiedziałaś tak? To iluzja. Jesteś bardzo cyniczna jak na swój wiek, wiesz o tym? To iluzja, a nie magia. Tak? Magia, a skąd wiesz, że to nie magia? A dlaczego uważasz, że magia nie istnieje? Ktoś tak powiedział? No wiadomo to. Kto? Filmy. Jakie filmy? Różne. Nie. Ty masz metkę tutaj, to nie wygląda fasz. Wiesz? To był super film. Bardzo, bardzo polecam. Pa, pa.
skoczysz, rozglądasz się i mówisz, gdzie ja jestem? Z radością, z uśmiechem i lecimy. Czy? Co to może być? Yeti! No tak, Yeti. Dziękuję wam.